Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Nagrywam ten odcinek po raz drugi. Znowuż jakieś komplikacje nastały. No ale mniejsza. Teraz gramy na... Czy ja ogólnie stwierdziłem, że będę robić coś takiego, że po każdej wygranej rundzie sobie będę robić przerwę w nagrywaniu. I będę to nagrywać jako osobne filmy. Tak będzie lepiej, nie będzie się ciąć. I teraz tak. Po trochu wam opowiedziałem już o tej misji wcześniej. No czyli to co jest tutaj nowego, no to ten wskaźnik zimna. Nie możemy tutaj zamarznąć, rzecz jasna, bo wtedy zginiemy. I aby się przed tym uchronić, wchodzimy do bazy, albo jak to będzie w późniejszej rundzie, stajemy przy koksownikach. Okej, tutaj na razie mamy samych orków. I w sumie nie uświadczymy tutaj żadnych nowych przeciwników. No poza jednym małym easter eggiem, o ile uda mi się na niego natrafić. I ogólnie przejdziemy sobie tutaj trzy misje. Tak, trzy misje, ponieważ dwie misje się będą działy właśnie w takim klimacie i potem będzie boss. No i głupio, żeby tego bossa sobie zostawić na następną rundę, tak? Okej, tu jest życie. Przepraszam, ekstra życie. Dobra. Może się cofnę jednak do tej bazy. Trochę już zamarzam. Nie tak mocno, ale jednak. Poza tym mam dość mało życia. Ale się kurde ślizgam tutaj. Te bałwany warto niszczyć, bo w nich może coś być zazwyczaj. A to życie, a to coś innego. No o to mi chodziło. Dobra, kurde. Wszyscy mnie tutaj ostrzeliwują. No, głupi helikopter. O, tam mamy życie. Koniecznie muszę się tam udać. No, ostała nam się tutaj grupka orków. Bo rzecz jasna, sam nie mógł założyć sobie koszulki. Znaczy, na tę koszulkę nie mógł sobie założyć jakiejś, nie wiem, kurtki czy czegoś. To by było za mało fajne. Okej. Tak, to był nowy przeciwnik. Jedyny w całej grze. Dobra, kurde. A niszczymy ich i przy okazji... O nie! Zamknęli mi bazę przed samym, kurde, wejściem. O nie, jeszcze mi brakowało tamtych przeciwników, oni są dosyć silni. O, udało się. Oj, fajnie, że tutaj się tak zgromadziliście całą grupką. No kurde, gincie. To są jednak dość silni przeciwnicy, tak jak wspomniałem. Mają może niepozorny wygląd, ale są dosyć silni. O, udało się.
Robiłem jakieś fajne bronie, nowe. Znaczy, nowe. Nową amunicję do tych broni. Okej. Nie wiem, czy tam dalej jest jeszcze jakaś inna baza, ale na razie nie chcę próbować. No! Kurde, szkoda, że nie mogę wejść do tej bazy, z której oni wychodzą. To by mi strasznie ułatwiło sprawę. No ale rzecz jasna, to jest już tak... To jest już runda z tej kategorii, że nie ma... Nie ma, kurde, ułatwień. 43% życia. No, nie jest to dużo. Ale też widzę, że... Nie jest... Ich również nie przybywa. Tam się baza nam otworzyła, to znaczy, że no chyba można tam wejść, no. No. I teraz tak, wiem, że to aktywuje windę, ale najpierw chcę się tutaj... Chcę się tutaj pozbyć tych skrzynek, zobaczyć, co jest w ich środku. O tu mamy... Easter Egga, zaraz wam pokażę, co tutaj można zrobić ciekawego. Najpierw wywołujemy kurę. O, jaka fajna kura. No. Niestety nie mogę tego podnieść i zjeść. No i winda. Ogólnie to jest tego typu misja, że najpierw idziemy do konkretnego miejsca i potem w następnej misji będziemy się musieli cofać. Niestety wyrzutnia rakiet się pojawia dopiero później. A szkoda, bo by się przydała na te działka. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Niestety. No, chyba nie trafiłeś tym granatem, wiesz? Dobra, ogólnie to musimy wejść tutaj... Do tych schodach... Mamy kraty i tak dalej. To jest ostatnia faza tej misji. No, na razie tutaj niczego nie ma, ale... Oj! Ten jest za bardzo ruchliwy, żeby go uderzyć tym granatnikiem. Dobra. Tutaj będzie dosyć sporo właśnie tego typu statków. Noż. No, mnie tu atakowało. Ostatni? Nie, jeszcze tam słyszę jakieś... O, ilu was tutaj jest?
dają mi tyle tych pocisków do armaty, co oni myślą, że ja będę w nich właśnie z armaty strzelować bez sensu zupełnie. Nalot, kurde, bombowy. No tego samolotu akurat nie zniszczę, bo z tego co wiem, to się go nie da za bardzo zniszczyć. Koniec! A może się da? A nie, da się jednak. I właśnie go chyba zniszczyłem. Nawet. Dobra, to jest ten moment, w którym trzeba przyciąć nieco nagranie, nagrać na nowo, wiecie, wszystko, żeby się właśnie tutaj żadne fragmenty nie gubiły. Okej, no to jedziemy dalej. I smell an ambush. Teraz w sumie mamy dokładnie to samo. Misja na podobnej zasadzie. Tylko, że się w sumie cofamy. Chociaż ja wiem, czy się cofamy. Nie, to jest trochę co innego może. Trochę co innego, ale mimo wszystko bardzo podobne. Okej, tu mamy koksowniki. I to do nich właśnie będziemy podchodzić, żeby się ogrzać. A, pamiętam tego pająka. Dosyć dużo trzeba w niego władować. Ja zawsze go papugami atakuję. Czasami nawet wszystkie marnuję tutaj na niego, no ale warto. No, udało się. Tutaj niekiedy te statki same, o właśnie, same się niszczą. I bardzo dobrze. I orkowie, proszę bardzo, możecie tutaj sobie urzędować. Chociaż nie, to jest chyba, znaczy nie, to tak podobnie w sumie wygląda. Ale to w sumie dużo rzeczy podobnie wygląda, to nie znaczy, że to samo to jest. O, tam mamy wrzutnię rakiet. Tak, to mi się na pewno przyda. Wreszcie zresztą mamy te wrzutnię rakiet. No, helikopter w końcu można jakoś sensownie zniszczyć. O ile się nie będzie gibać, no bo wtedy to wrzutnią rakiet niewiele zdziałamy. No. W ogóle będzie easter egg z Mikołajem, aczkolwiek wiem, że tutaj mamy dość sporo easter eggów, znaczy sekretów do odkrycia. Ale ja wszystkich właściwie większości nie znam. Którędy ja muszę iść? Tu? Chyba tędy muszę przejść, przez te drzwi.
Ojdź. O, mamy świętego Mikołaja. Święty Mikołaj, można go zabić. Nawet trzeba. No i on nam zrzuca prezenty dzięki temu, że go zabiliśmy. Tak, to jest logiczne. Ha, futboliści. To chyba ostatni raz, kiedy ich widzimy w tej grze. Potem w tym mieście, o ile dobrze pamiętam, na Syriuszu ich nie będzie. Niestety nie mam też snajperki, a szkoda, bo bym ich o wiele szybciej zabił. No ale trudno. No. Nie zawsze wszystko można mieć. Okej, okay, i właśnie, kompletnie mi wyleciało z głowy, przecież muszę się tutaj znowuż ogrzać ciepłem domowego koksownika. Zrobimy coś takiego. Tak, masę żyć można na tym ugrać. A ja pamiętam, że ten święty Mikołaj też był w drugim starciu. Jak była misja w Polsce, w średniowiecznej Polsce, w tych górach, to tam właśnie była misja z tym, w której pojawił się święty Mikołaj. I teraz właśnie nie pamiętam, czy też go można było zestrzelić, czy to może jak coś źle dawało, znaczy w sensie jakoś odejmowało, nie, tam nie było punktów, ale czy to coś robiło. Teraz już nie pamiętam do końca. No, mogłem to na samym początku zrobić. Okej, okay, gdzie teraz iść? Chyba muszę po tych schodach wejść, a gdzie jest wejście na schody? A, tu się schowaliście. No niestety. Kapkę za mało was tutaj jest, tak mi się wydaje przynajmniej. Kurde! Kurde, zamarznę, nie? Bo nie wiem, gdzie mam teraz iść. Szybko. Udało się. Udało się uniknąć zamarznięcia. Dobra, ale teraz się cofamy i już bez żadnego ziewania idziemy tutaj po tych schodach. No, musimy podłożyć tę bombę, którą dostaliśmy. Okej, okay, tamto działko daleko niszczymy też. To też tutaj zbędne jest. Jeszcze helikopter. O, czemu te koksowniki są od siebie tak oddalone? Można sobie spokojnie pozabijać orków. Jep! Dzidą laserową. Co tu się pojawia? Pozwoliłem? No, z tych dwóch broni to jednak
bazuka bije na głowę ten granatnik, ale... No granatnik też ma swój urok, tak? Tylko że dłużej nim trzeba... Dłużej trzeba ten... Poczekać zanim on będzie miał z powrotem tą swoją amunicję. A, tam jest ten... Tam jest to działo. No i tam też się wybierzemy, ale... No jak widzicie, jest sporo tutaj przeciwności. Sporo przeciwności losu pod postacią pająków, diabłów i innego tałataństwa. Tym podobnego. Ale to szybko to usuniemy. Najlepsze jest to, że pomimo, że ta baza jest otwarta, tak naprawdę nie możemy do niej wejść. Tam jest martwy punkt. Jeżeli spróbujemy to zrobić, po prostu niewidzialna ściana nam to uniemożliwi. Dobra, ktoś jeszcze chętny? No teraz to zabrzmiało jak prychnięcie kota, nie? A, tu jeszcze jest działo. Bym się zastanawiał, siedząc w tej bazie, gdzie są przeciwnicy, nie? Słuchajcie, nie chcę nic mówić, ale wypieprzeszmy stąd. W sumie bomby mogę użyć, bo ona mi nie będzie potrzebna później. Choć się opłaca. A, opłaca się, bo teraz są te większe pająki ogólnie. Więc jest trudniej. Tamte były małe, te są duże. Skończyliście już? Wygląda na to, że tak. No dobra. A nie, jednak... Tutaj mnie zaskoczyli. Nie żeby to było jakieś super trudne, bo nie jest, ale... Myślałem, że jednak będzie pusto. Dobra, idziemy. Okej. O, właśnie, jest 5 sekretów, a ja tylko jeden odkryłem. No to teraz przyszła kolejna bossa, już przed ostatniego bossa. I moim zdaniem jednego z najtrudniejszych bossów, jaki w ogóle występuje w tej grze. No dobra, no to zaczynamy, nie? A więc naszym bossem będzie Hugo Boss. Ale nie chodzi o tego od Perfum, tylko no... Będzie to robot o imieniu Hugo, który będzie bossem. Taki tam dowcipniś. A dobra, kurde, w złą stronę chciałem iść. Okej, więc walka z tym bossem ma dwie fazy. Znaczy pierwszą fazę trudno nawet nazwać walką, bo my po prostu spieprzamy przed nim. Nie ma sensu w ogóle go okładać żadną bronią, bo to absolutnie nic nie da.
Po prostu uciekamy, no i co jakiś czas też uważamy na te pociski. On z laserami strzela, rakietami, no dużo tego jest. Stan naszego życia, nawet jeżeli sobie maksymalizujemy wszystko, no to i tak nie ma zbytnio sensu, ponieważ no on i tak będzie potem z nami walczył w taki sposób, że my będziemy sobie sterowali helikopterem i tak dalej. Okej. Póki co polecam iść tak. No niestety jak w crashu, w takim crashu dla przykładu nas goniła kula śnieżna, to widzieliśmy no go z odpowiedniej perspektywy. No fajnie. Jak widzicie, to nic nie dało. Musimy też się spieszyć, bo on lubi niszczyć te bazy. Okej. Czekajcie chwilę, bo mi tutaj zasilanie padło. Ale jest już okej. A, właśnie, no nie jest okej. Nic, no pokazało mi, że jest 10% baterii. Gdzie ten robot jest? Pokazało mi, że jest 10% baterii, no i jeszcze czas na nagrywanie zostało przerwane. Okej. Trochę nam za duże fory daje ta gra, bo jednak on, ten robot jest cholernie daleko od nas. Ale tu są już drzwi, tu się już pojawia helikopter i tutaj już możemy no go rozwalić. Ogólnie sprawa wygląda tak. Czekaj, zaraz, którym tu się steruje? A dobra, już wiem. Shiftem się unosimy w dół. Unosimy się w dół, tak. Po prostu unosimy się na spacji, natomiast shift jest właśnie po to, żeby obniżyć loty. A musimy to zrobić, no chociażby, no nie tylko dlatego, że nas będzie atakować, ale też dlatego, że kończą nam się rakiety. No i możemy je naładować tylko i wyłącznie na tych tutaj miejscach oznaczonych zielonym światłem. Niestety jedno uderzenie, znaczy jeżeli ten robot w nas wleci, no to automatycznie giniemy. Nie ma, że kurde, nie ma tutaj taryfy ulgowej. Dobra, a gdzie są inne lądowiska? Ej, chwila, a dobra, tam jest jeszcze jedno lądowisko. A nawet trzy są. Jezus, może teraz się uda go pokonać. Tak, udało się, ale masz jeszcze parę rakiet. One są takie pseudo samonaprowadzające, nie? Niby samonaprowadzają, ale muszą być... Znaczy, cel musi być naprawdę blisko, żeby to uzyskać. Jep! Impressive. Damn. What now? Of course. Time to get serious.
A więc dostaliśmy się na Syriusza. Wiecie, to jest w sumie ostatni świat, nie? Więc myślę, że na ten świat jakieś 3-4 odcinki jeszcze poświęcimy. No i to będzie już koniec. A, jeszcze oczywiście film. No, jakiś film musi być. Alive, don't you think? He's all alone deep inside enemy territory. He has no chance at all. Remember who are you talking about? He's no ordinary human. He's special. So, when I was young, they used to tell me that I was special. Stop! This is no time to argue. You can do that later. If there is going to be later, he's still our last hope. If he fails, we are all doomed. I wonder what's happening to him now. Póki co się z wami oczywiście żegnam, no i w następnym odcinku będziemy już w mieście Mentala.